Iwona Tokarska, witam Państwa serdecznie. Moim gościem w kawiarence jest dziś Paula Gorlo, rekordzistka Guinnessa w podciąganiu się na drążku, a także pasjonatka i przede wszystkim pasjonatka kalistaniki. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Paula, na co dzień jesteś skromną dentystką, a od święta taką mistrzynią kalisteniki, nie do pobicia absolutnie na drążku. Kiedy właściwie pokochałaś drążek i kiedy się z nim tak mocno zaprzyjaźniłaś? Tak, moja przygoda ze sportem zaczęła się jakieś 12 lat temu już. Zaczynałam od wspinaczki. Wspinając się potrzebujesz mocnych rąk, pleców, dlatego przygoda z kalisteniką rozpoczęła się dosyć szybko. Dołączyłam trening kalisteniczny jako dodatek, żeby wzmocnić właśnie tę partię. I tak mocno pokochałam podciąganie pompki i trening z własną masą ciała i zostałam w sumie w kalistenice, a wspinaczka stała się tym dodatkowym sportem. A skąd się wziął rekord Guinnessa? Kiedy postanowiłaś, że spróbujesz go pobić? Tak naprawdę sam pomysł na rekord powstał z półtorej roku temu. Przeczytałam artykuł o mężczyznach, którzy pobili rekord w tej dziedzinie. I od razu jak o tym się dowiedziałam, to widziałam, że ja muszę to zrobić, że to jest coś niesamowitego, że te 24 godziny na drążku poczuć coś takiego, to po prostu było, stało się od razu moim marzeniem i chciałam to zrobić. Przeczytałaś o mężczyznach, ale czy ten rekord biły też kobiety? To znaczy rekord był ustanowiony przez kobietę, jedną jeszcze nikt go nie pobił. Aha, i to był twój cel. Tak. No to powiedz w takim razie 4081 powtórzeń w 24 godziny. Jak to ci się udało zrobić? To było bardzo długo przygotowywana cała ta otoczka, sposób, w jaki będę to wykonywać. Ustaliliśmy, że będę wykonywała mniej więcej 3 powtórzenia na minutę, a w międzyczasie odpoczywała. I tak to wyglądało, że robiłam 3 powtórzenia, później siadałam, jadłam, piłam, odpoczywałam i tak co minutę przez 24 godziny. Jak te siły sobie rozplanowałaś? Czy na początku właśnie chciałaś tak jakoś mocno, czy potem jakoś tempo zwalniałaś? Tak, były takie pomysły na początku, że najpierw zrobimy jakiś zapas, bardzo dużo podciągnięć, ale treningi pokazały, że jednak taka systematyczna praca, 3 podciągnięcia, cały czas stałe tempo będzie odpowiednia i się sprawdziło. Aż o 344 razy pobiłaś poprzedni rekord. Czy spodziewałaś się, że aż o tyle powtórzeń uda Ci się to poprawić? Nie, tak naprawdę moim celem były 4000 powtórzeń, ale nawet jakbym pobiła ten rekord o to jedno powtórzenie, to i tak byłabym bardzo szczęśliwa. Więc fajnie, że się udało. Czy Ty już dostałaś taki oficjalny dyplom o tym, że właśnie pobiłaś ten rekord? Nie, cały czas czekamy. Za tydzień mija czas, kiedy rekord Guinnessa, rekord powinien być zatwierdzony, więc mam nadzieję, że lada chwila będę miała ten certyfikat. A czy już z drążkiem lubisz się na nowo, czy jednak dalej nie możecie na siebie patrzeć? Tak, po 2 tygodniach już poczułam, że brakuje mi tego. Myślałam, że po rekordzie z miesiąc przynajmniej nie będę mogła patrzeć na drążek, ale tak jak mówię, 2 tygodnie wróciłam na drążek, pojawiły się nowe cele, pomysły na kolejne rekordy. I już wróciłam do treningów. Powiedzmy może o samym podciąganiu na drążku. Co to daje dla ciała kobiety w tym przypadku? Dlaczego można się aż tak pasjonować tym podciąganiem na drążku? Bo ktoś by powiedział, o Boże, co tam, podciągnę się 5 razy i będzie okej, przecież co to za trudność. Ale jednak sporo partii mięśniowych tutaj dostaje w kość. Tak naprawdę praktycznie całe ciało jest zaangażowane przy tym ruchu. Nie tylko ręce, plecy, tak jak wszyscy się spodziewają, ale również brzuch, pośladki, więc trzeba mieć wzmocnioną górne partie ciała, praktycznie wszystkie, a tak jak mówię, nawet i pośladki też muszą być wzmocnione. Dlatego cała sylwetka rozwija się dosyć proporcjonalnie. To nie jest tak, że jesteś od razu ogromnym człowiekiem, jak dużo się podciągasz, że rozrośniesz się, tylko to jest takie dosyć proporcjonalne, jeśli trening jest odpowiednio ułożony. Czy za Twoim śladem pójdą inne kobiety? Czy dużo kobiet właściwie w naszym kraju interesuje się podciąganiem na drążku i w ogóle kalisteniką? Myślę, że niedużo kobiet interesuje się w tym momencie kalisteniką. Dużo dziewczyn boi się, że rozrośnie się bardzo szybko, bo jednak to jest trening siłowy. Ale ja w ten sposób, bijąc ten rekord, chciałabym też pokazać kobietom, dziewczynom, że to jest sport dla wszystkich, że nie musisz od razu wyglądać jak wielki facet umięśniony, że można być drobną kobietą, tylko po prostu
wysmuklić swoje mięśnie, ujędrnić ciało i dzięki temu wygląda się o wiele lepiej niż nie trenując nic. Paula, wyjątkowo jesteś tym razem w Opolu, dlatego też jesteś gościem w kawiarence. Spotykasz się między innymi z młodzieżą, która mamy nadzieję, że zainspiruje się tobą i twoimi doświadczeniami, twoimi osiągnięciami. Co ty byś chciała im przekazać? Przede wszystkim to, żeby spełniali swoje marzenia, żeby nie słuchali ludzi, że nie da się czegoś zrobić. Bo ja wiele głosów takich miałam, jak mówiłam komuś, że chcę pobić rekord Guinnessa, to każdy mówił, ale gdzie ty, kim jesteś, żeby to zrobić, tak? Więc przede wszystkim trzeba uwierzyć w to, że można i przede wszystkim też systematyczna praca, tak? Żeby idąc na ten trening, to nie był jeden mocny trening i później dwa miesiące przerwy, tylko codziennie, skrupulatnie przykładać się do tego, robić to, co się kocha, to, co się chce osiągnąć i wtedy spełni się swoje marzenia. To ile razy w tygodniu ty trenujesz? To jest tak, że do rekordu trenowałam 3 razy dziennie, 6 razy w tygodniu. Treningi były, no 8 godzin dziennie spędzałam przynajmniej na treningach, więc już wtedy nawet nie mogłam pracować. Ale tak normalnie to po prostu 5 razy w tygodniu trenuję. Powiedz, co przed tobą, bo wiem, że nie chcesz poprzestać na rekordzie Guinnessa. Masz kolejne 4 w zasadzie zaplanowane. Jakie? Zdradź nam proszę. Tak, w moich planach jest rekord Polski wstępnie w podciągnięciu przez minutę. Następnie, jeśli to się uda, chciałabym pobić rekord Guinnessa w minutę. Później rekord w godzinę, tak samo Polski i Guinnessa. No proszę, piękne plany. No dobrze, to w takim razie trzymamy za ciebie kciuki. Liczymy na to, że będziesz taką inspiracją dla wielu kobiet po to, żeby właśnie dbać nie tylko o swoją sylwetkę, ale też pobijać to, co wydawałoby się już jest nie do przebicia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była Paula Gorlo, rekordzistka Guinnessa w podciąganiu na drążku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.